Siemanko czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi i dziś mam dla was kolejny odcinek Fontany Wiedzy Multiego, czyli serii, w której odpowiadam na wasze pytanka. Troszeczkę tej serii nie było i część z was już się za nią stęskniła, więc postanowiłem wziąć się w garść i poprosić was o pytanka na karcie społeczność na YouTubie. Pytań było sporo, więc uznałem, że najrozsądniej będzie wybrać te, które was chyba najbardziej interesują, po łapkach w górę. I co? Jeżeli macie jeszcze jakieś kolejne pytania, no to oczywiście już śmiało możecie je zadawać pod tym filmem. A tymczasem lecimy, pierwsze pytanie od kolegi Ten Gość do Fontanny Wiedzy. Kiedy Wargaming cię zauważyło? I od razu idealna odpowiedź pod komentarzem kolegi Tomasz Piełka. Kiedy na wadze pękła setka? Proszę bardzo, jak miło. Wiesz, naprawdę, Tomaszu, że musiałeś mnie od razu tak pocisnąć. Ale to jest dobre, ponieważ jeden z komentarzy dotyczy właśnie późniejszej wagi i setki, także będzie. Odpowiedź i na pytanie, ile ważę, bo to was jakoś dziwne, ale bardzo intrygowało. No ale wcześniej odpowiem na pytanie kolegi Ten Gość, więc kiedy Wargaming cię zauważyło? Prawda jest taka, że nie wiem do końca, jak mam ci odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem też, co to znaczy być dostrzeżony przez Wargaming. Jeżeli chodzi ci o bycie community kontrybutorem, no to mogę wytłumaczyć, że ja community kontrybutorem zostałem dość późno. Dużo wcześniej ode mnie tą rangę dostał Halak i Faja. Ja dostałem chyba rok albo dwa lata po nich, ponieważ no wydaje mi się, że byłem osobą po prostu za młodą. Wargaming mógł patrzeć na mnie jako taki gościu, no wiecie, niedojrzały, miałem ile lat? 15, więc uznali, że jeszcze to nie jest może dobry moment, za młody jest gościu. No i też do tego miałem ze sobą taką historię na forum, gdzie wypowiadałem się dość negatywnie o niektórych zmianach, czasami zbyt dosadnie, i to też zostało, nie zostało bez konsekwencji, bo dostałem pewne jakieś tam bany na forum, że nie mogłem pisać. W grze nie, ale na forum tak, więc trzeba powiedzieć sobie, że jeśli dla ciebie jest bycie cecekiem, bycie zauważonym, no to późno. Co mamy dalej? My dalej mamy pytanko od sadownika do Fontanny. Czy razem z Natalią macie swoje własne mieszkanie, czy wynajmujecie? Więc to też jest taka rzecz, która od dawna jest przez was wypytywana. Gdzie mieszkasz? Albo czy masz swoje mieszkanie, swój samochód? Więc odpowiedź jest taka, że w tym momencie wynajmujemy z Natalią mieszkanie w Kielcach. Tak, nie mieszkam już w Warszawie. Wyprowadziłem się z Warszawy pod koniec 2019 roku, aby tutaj zamieszkać z Natalią w Kielcach. Po prostu ona stąd jest i no takie zdanie lepiej. A też, choć na początku było ciężko się przestawić z Warszawy do Kielc, no to polubiłem bardzo to miejsce. Nie mamy swojego mieszkania, wynajmujemy mieszkanie. No i co? Odpowiedź jest, lecimy dalej. Czy Natalia lubi gotować? No to jest trudne pytanie, w sumie ona powinna odpowiedzieć. Odpowiadając za nią, mogę rzec, że ona lubi gotować i eksperymentować. Tak, wiesz, że nie zawsze to samo, a ja jem prawie zawsze to samo. I to ją pewnie trochę wnerwia, że musi non-stop przygotowywać takie jedzonko, raczej no bardzo zbliżone, prawda, takie robić to monotonne. Ale tak eksperymentować to lubi, w sensie lubi zobaczyć, o jak to smakuje, albo o jak to jest przyrządzić jakieś inne danie. Także takie eksperymenty to ją interesują, ale takie monotonne jedzenie pewnie już mniej, co nie? Więc ma ze mną słabo, co nie? No musi narzekać. A twoja dalsza część, czy jeśli lubi gotować, to może będzie kuchnia z Natalią. Może kiedyś, ja takich opcji nie wykluczam. To teraz pytanie tylko do Natalii, ją musicie męczyć. No i co? Lecimy dalej. Mateo D. Multi, co uważasz o pomyśle wprowadzenia do World of Tanks killcamery? Chodzi o to, że jak ktoś nas zabije, dokładnie widzimy, jak do nas przeciwnik celował i tak dalej z pierwszej osoby. No i drugie pytanie powiązane z pierwszym. Co myślisz o wprowadzeniu też obserwowania z pierwszej osoby, ale naszych sojuszników, gdy już padniemy? Pozdrawiam i mojego odcinka. Powiem tak. Pierwszy pomysł, killcamera, jest problematyczny, no bo World of Tanks to jest gra, która bazuje też w dużym stopniu na maskowaniu, prawda? Że jakby ty czasami kogoś nie widzisz, on do ciebie strzela, bo ma super maskowanie, ale innych rzeczy nie ma. No więc killcamera byłaby problematyczna, no bo mógłbyś teoretycznie dzięki tej wiedzy, że widzisz, gdzie ktoś jest, udzielić tą informację innym sojusznikom i przez to trafić tego, co cię załatwił. A no to nie jest fajne, jak grasz jakimś, nie wiem, TD-kiem typu STRV i byłbyś widoczny po strzale. No
jakby chodzi o to, żeby być niewykrytym. To jest jakby cała siła tego pojazdu. Maskowanie. Także wydaje mi się, że ten pierwszy pomysł nie ma racji bytu. Ale drugi pomysł o tym, żeby widzieć sojuszników z pierwszej osoby, jest bardzo fajny. Ja jestem niezwykle zainteresowany tym, jak niektórzy ludzie mierzą. Ja po prostu patrzę na nich i się zastanawiam, czy gościu mierzy w niebo, czy w ziemię. Popatrzę, jak mierzą i się zastanawiam po prostu, jak można nie mierzyć w czołg. Żeby oni chociaż w czołg mierzyli, ale oni mierzą albo w niebo, albo w wodę, albo w powietrze. No nie wiem, gdzie oni mierzą. Także jestem zawsze ciekawy, jak oni dokładnie celują, o co tam chodzi z tym ich celownikiem. I to by mi się bardzo podobało, taka opcja patrzenia, jak ktoś mierzy. Bym wiele w ten sposób zrozumiał u innych graczy. Byłoby to dość śmieszne. No bo teraz widzimy kogoś jakby z perspektywy trzeciej osoby, czyli za niego. To nie jest idealny widok, to jest okej, ale fajnie byłoby wiedzieć, jak dokładnie ktoś mierzy i tak dalej. To było tak jak w powtórce, co nie? Tak jak w powtórce, dokładnie widzisz ruchy bohatera. Także to byłoby super. I Mateusz Wylotek napisał, że komentarz niżej, że to jest wprowadzone w War Thunder. To prawda, jest coś takiego w War Thunderze, taka killcamera, widzisz, kto cię zabił. W innych grach typu Call of Duty też kiedyś widziałem to, więc to jest pewnie do zrobienia, ale w WoCie po prostu byłoby to bez sensu, no bo byś wiedział, kto cię załatwił z jakiego miejsca. Dalej, Michał W. Czy zmiany na serwerze Piaskownicy uważasz za dobre? To jest niezwykle trudne pytanie. Ja już doskonale wiem, że część z was uwielbia te zmiany z Piaskownicy, a część ich nienawidzi. I teraz wszyscy macie rację. Taka jest prawda. Wszyscy mają rację. Amunicja HE teraz nie jest najlepsza. W sensie ma dużo problemów. Ale to, co planuje się z nią zrobić, też nie jest dobre, bo oznacza automatycznie, że to, czego nauczyliśmy się przez wiele lat i to, co skłoniło nas do wbijania danych maszyn, teraz jest do dupy sobie, można się tym podetrzeć, no bo tak naprawdę niektóre czołgi tracą kompletnie sens, albo staną się gorsze, a my straciliśmy mnóstwo czasu, aby je wbić, wyposażyć, kupiliśmy nawet je za kasę, więc no nie można sobie tak ohop siup zmieniać czegoś, co było przez wiele lat budowane, na co ciężko zapracowaliśmy, a z drugiej strony rozumiem osoby, które na przykład uważają, że walenie z burzaków po gąsce za 400 jest złe. No to jest faktycznie najlepsze. Ale z drugiej strony, jeśli mówimy o takich czołgach jak lodówka, no to normalną rzeczą jest, że lodówka bije za 600, bo co ma innego robić? Nie oszukujmy się. Czołg ma tak. Zerowe maskowanie, zero pancerze, jest gigantyczny, wszyscy w niego mierzą, to chociaż bije po te 600, jak nie przebije. I to jest moim zdaniem w porządku, bo nic innego nie ma. To co byś chciał, żeby on bił za zero, to wtedy nikt by nim nie grał. I właśnie o tym mówię, że gdybyśmy patrzyli troszeczkę szerzej na to wszystko, no to niektóre czołgi przez tą zmianę na Piaskownicy zostaną zabite. I to jest złe. To nie jest dobre. Nie można tak sobie ohop siup zabić czołgu, który ktoś, mówię, wiele lat wbijał, kupił go za kasę i co teraz? Będzie beznadziejny? Trochę nieuczciwe, co nie? Więc jakby niektóre zmiany z tej Piaskownicy rozumiem i pochwalam, niektórych nie. Czy bym je wprowadził? O, w obecnej wersji nie ma szans. Na pewno, gdyby ktoś mi powiedział w tym momencie, czy to co widziałeś byś wprowadził w grę, do gry. Nie ma szans, na pewno bym tego nie wprowadził. Nie w takiej wersji, po zmianach, dopracowaniu, może. Na pewno trzeba zastanowić się szczególnie co z czołgami, które mają trolle i tylko dzięki temu funkcjonują. Bo tak naprawdę no ich trolle będą już bez sensu po tej zmianie, albo nie będą, mówię, tak opłacalne, bo okej, da się wciąż nimi robić dobre bitwy raz na 10 walk, ale teraz się robi co bitwę dobrą walkę, jak się ktoś skupi i ogarnia, także no tak też nie może być, że nagle o hop siup czołg traci sens, także no mówię, to jest bardzo skomplikowana sprawa, to trzeba dopracować, szczególnie czołgi, które najbardziej zależą od tego, co tam się zmieni, czyli lodówka, KW2, Hetzer, Godzilla, Type 5 Heavy i tak dalej, i tak dalej. Konrad Bełżyk. Kiedy będziesz grał z Natalią i czy pokaże się na streamie? Dużo łapek w górę było pod tym pytaniem. Kiedy będę grał z Natalią? Ogólnie plan był taki, żeby podczas dychy w tydzień grać z Natalią, ona żeby jakby mnie wspierała w tym wyzwaniu, ale niestety teraz nie ma za bardzo czasu na to.
Mam nadzieję, że może coś tam pogra ze mną na live'ie podczas tego wydarzenia, ale na razie jakby ten pomysł, żeby grała cały challenge ze mną, trochę nie wypalił, więc mam nadzieję, że jakoś w przyszłości uda się to ogarnąć. A czy pokaże się na streamie, no to musisz ją już męczyć, ja ci nie mogę tego zagwarantować, że to będzie zaraz, ale prędzej czy później pewnie tak się stanie, mam nadzieję. Na razie się wstydzi. Damian Krzemiński. Jaki tryb WOT najlepiej wspominasz? Niedawno mieliśmy tryb z Offentragerem. No jak będę dobrze wspominał, mi się fajnie grało z Offentragerem. Tym T55 to już gorzej. Więc ten tryb z niedawnych fajny, fajny był. Droga na Berlin. Tryb, który też był przyjemny. Dobrze wspominam. Z trybów, które mniej wspominam pozytywnie. Ostatni tryb Halloween. Nie był zły, ale też nie był jakiś wybitny. To chcę powiedzieć. Fajnie było grać w tym T49 z magazynkiem, to było bardzo przyjemne. Ale gdybym miał wymienić jeden najlepszy tryb chyba, tak mi się wydaje, jaki był kiedykolwiek, to najbardziej wspominam tryb Halloween z Lewiatanem. Kurde, no tam spędziłem naprawdę wiele godzin. Oj, było super, to był naprawdę super tryb, także chyba ze wszystkich trybów, jakie kiedykolwiek były, oto na początku ten pierwszy tryb Halloween z Lewiatanem. Tam były strzały z dwóch dział, czyli nowość, tam był czołg, który miał tyle życia, prawda, Lewiatan. No to było bardzo fajne. Ten tryb wspominam bardzo dobrze, Halloweenowy. Było oczywiście wiele razy piłka, ale z czasem ta piłka to mi tak już się znudziła w WOT-cie. Był tryb chyba 8 czy tam 16 bitów, 8 bitów chyba, tak? 8-bitowe te czołgi były. Karl i inne. No było jeszcze kilka, no były wyścigi, prawda, też nie raz. Też się wspominam fajnie. Pamiętam turniej, gdzie kurka, no strasznie mi się kiepsko jeździło właśnie na mapie port z wyścigami. Nie potrafiłem tam grać, naprawdę masakra to była. Także no chyba ze wszystkich trybów, tryb z Offentragerem, który był całkiem niedawno, i tryb z Lewiatanem, który był dawno, dawno temu. Kolejne pytanie, Kacper. Ile dziennie grasz? Ile godzin? Gram stosunkowo mało w porównaniu do tego, ile czasu się te przykąpię. Gram głównie to, co widzisz, tyle, ile widzisz na live'ie. Czyli jak live trwa 6 godzin, no to 6 godzin. Jak 3 godziny, no to 3 godziny. Czasami, wiadomo, poza nagraniami jeszcze gram na odcinek, ale w wolnym czasie nie gram, bo to po prostu byłoby tego za dużo, bym chyba oszalał. Też nie ma na to zbytnio czasu, aby jeszcze grać dodatkowo. Tak samemu nie nagrywając, nie streamując, bo po prostu albo to nagrywam, albo to montuję, albo to klany, albo to inne jakieś dodatkowe sprawy. Także gram głównie tyle, ile widzisz na live'ie. Na live'ach różnie są streamy, 4, 5, 6, 7 godzin. Teraz jak jest dycha w tydzień, no to wiadomo, że więcej. Hostir, ile ważysz? Na to pytanie odpowiedzieć ciężko na słowo, bo ktoś powie, pewnie ściemnia. Więc teraz, moi drodzy, przechodzimy do nagrania, które dla was specjalnie przygotowałem. Moi drodzy, to już najwyższy czas. Chwila prawdy. Teraz dowiemy się, ile waży Paziu. Mamy godzinę 17:56 i uwaga, powoli, żeby się nie... Jedna noga i druga noga. A na liczniku 97 kg, czyli kawał byka, kawał byka. No, także teraz wiecie już, ile waży multi. I kolega ma już swoją odpowiedź. A teraz pytanie od Michała Michałowskiego. Ile ty i Natalia macie lat? Ja mam... W tym roku będę miał 24, Natalia ma 23 lata. Jest rok młodsza ode mnie. Jaki według ciebie jest najgorszy czołg w grze? Trudno jest powiedzieć, bo to zależy od tieru. Na 10 tierze najbardziej znienawidzonym przeze mnie pojazdem jest chyba Rheinmetall Panzerwagen niemiecki, czołg lekki 10 tieru. Z niskich tierów bardzo słaby pojazd. Kurde, na niskich tierach to bardzo zależy od losowań, więc trudno jest mi się wypowiadać. Ale na 10 tierze to ten Rheinmetall Panzerwagen. Na 8 tierze na przykład
AMX CDC jest według mnie bardzo słabym pojazdem. 59 Patton jest bardzo słabym pojazdem. No, na 8 tierze jest dużo słabych pojazdów. Dużo. Kolejne pytanie. Czy masz na swoim koncie VOD oryginalnego ruskiego ISA 2? Nie wiem jakiego ISA 2. ISA 2 Berlin? Taki czołg był kiedyś. Jeżeli o niego chodzi, to go nie posiadam. Mam go tylko na koncie Community Contributor. Pan Russian. Ile zjadłeś pączków? Wiem, że dieta, zdrowie i tak dalej, ale jeden symboliczny nie zaszkodzi. Więc jeżeli chodzi o pączki, to jak był tłusty czwartek, bo to pytanie do tłustego czwartku nawiązuje, no to akurat pączków nie jadłem. Tego dnia akurat nic słodkiego nie wcinałem, miałem inne dobre rzeczy. Znaczy słodkie miałem ananasa, o. Miałem ananasa, wtedy jadłem pierś z kurczaka z ananasem, to też jest dość słodkie, bo ananas dojrzały naprawdę jest słodki, także tego dnia pączków nie jadłem. A czemu ktoś powie, czemu pączków nie jadłeś? I tak gruby jest, to ci nie zaszkodzi. Właśnie sęk w tym, że właśnie nie chciałem, bo jednak mi zależy na tym, żeby teraz troszeczkę tą wagę zrzucić. I ostatnie pytanie od pana Roberta. Czy uważasz, że WOT jest dobrą grą? A, i jaki obecnie czołg jest najlepszy w grze? Moim zdaniem World of Tanks jest grą bardzo dobrą, jeśli ktoś lubi świat czołgów, tematykę II wojny światowej i troszeczkę po zimna wojna. To jest coś, co na pewno może się podobać graczowi i na pewno powiedziałbym, że WOT jest dobrą grą. Czy jest lepszą niż kiedyś? Niby tak i niby nie. Zależy z jakiej perspektywy. Kiedyś wydaje mi się, że była to gra lepsza. Niby jest dopracowywana, ale idziemy czasami w gorszą stronę. Więc z tą grą jest różnie, no, lepsza, gorsza. Na pewno jedną z takich największych zmian, jaką pamiętam, no to była zmiana, która pozwoliła wgrać w wersję HD map. To była bardzo potężna zmiana dla tej gry i otworzyła ją też na nowych graczy, którzy jakby muszą mieć fajną grafikę w tej grze, co nie? Nie grają w gry bez dobrej grafiki. Także, no, na pewno WOT jest grą dobrą, to mogę powiedzieć, nawet bardzo dobrą. Jeżeli ktoś lubi taką tematykę, czołgi i tak dalej, wojny i tak dalej. Jaki jest obecnie najlepszy czołg w grze? Mając do wyboru jeden, powiedziałbym, że Chieftain. Lepszy od Early. Early może być prostszy, ale Chieftainem da radę zrobić więcej, więc chyba moim zdaniem Chieftain jest najlepszym czołgiem w grze, jeżeli patrzymy na dychy. No i co, moi drodzy, to były pytania od was i moje odpowiedzi. Mam nadzieję, że temat was zainteresował. Ja tymczasem będę się żegnał. Pamiętajcie o tym, żeby zadawać pytania pod tym filmem, jeżeli jakieś macie. I co? Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!